Wakacje. Kto ich nie kocha? Bezchmurne niebo, słońce i wysoka temperatura, która może zabić. Służby apelują o ostrożność. Nie bądźmy także obojętni wobec czworonogów i nie pozostawiajmy ich w nagrzanych samochodach. Dla nich to cierpienie i pewna śmierć. Ludziom się wydaje, że to jest tylko chwila, to jest tylko minuta, to są 2-3 minuty, albo samochód zaparkowany jest w cieniu. Temperatura w samochodzie sięga tam do ponad 50 stopni. Pies po prostu kona. Przegrzanie się jest jedną z najbardziej bolesnych śmierci u takiego zwierzaka. To jest chwila, moment, kiedy ten pies nie ma się kiedy schodzić. Przecież on ma, my pocimy się całym ciałem, pies ma futro, on ma tylko pysk, którym jak otwiera, to się wentyluje, plus poci się przez łapki. Cała reszta nie posiada tych urczałów potowych. Dlatego też upały dla psa są właśnie o tyle ciężkie, że on nie ma gdzie się schładzać, nie ma gdzie się pocić. Dlatego to mówię, to samochód to jest raz, taka mała odpowiedzialność. Natomiast właściciele też powinni pamiętać o tym, żeby ten pies jednak miał dostęp do tej zimnej wody cały czas. Dostosować spacery też do pory. No nie chodzimy o 12 do południa ani po południu. Staramy się ten spacer zrobić rano, zrobić wieczorem, wtedy, żeby jednak było dużo, dużo chłodniej. W przypadku, gdy zauważymy zwierzę zamknięte w samochodzie, ważny jest czas i nasza szybka reakcja. Jeżeli sytuacja tego wymaga, sami możemy podjąć działania polegające nawet na tym, żeby rozbić szyby w samochodzie. Ale jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy tak powinniśmy się zachować, proszę poinformować Straż Miejską. Ja apeluję o to, aby ten sygnał do nas wpłynął natychmiast, patrol przyjedzie, pomijając jakby szereg innych interwencji i tą potraktuje priorytetowo i znajdzie się na miejscu starznia. Pozostawienie czworonoga w aucie na upale pod względem prawnym traktowane jest jako znęcanie się nad zwierzęciem, które zagrożone jest karą więzienia.